Jak wynika z raportu Deloitte'a, rynek w 2014 roku to było prawie 8 miliardów złotych. 80% tego rynku to usługi ochrony fizycznej. Pozostała część to monitoring i usługi cash processingu, konwojowania. To jest, jeden, to jest po pierwsze. Po drugie, z raportu wynika, że rynek będzie rósł w najbliższych latach o około 5% rocznie. Wzrost będzie powodowany zarówno wzrostem gospodarczym, Ale także i może przede wszystkim wzrostem cen usług w tym segmencie gospodarki, a wzrost ten spowodowany jest m.in. słynnym ozusowaniem czy wprowadzeniem ozusowania umów zleceń. Także rynek będzie się zachowywał pozytywnie, będzie rósł. Największy gracz na tym rynku będą na tym korzystali. Największym graczem według raportu Deloitte jest Consalnet. Tuż za nim na podobnym poziomie jest firma Solid. to są Dwaj liderzy tego rynku, a następnie mamy firmy takie jak Impel, Juventus, Securitas. Cała branża. My także sądzimy, że tak duża zmiana kosztu pracy związana z wprowadzeniem regulacji dotyczących uzyskania umów zleceń dość negatywnie wpłynie na uczestników rynku, szczególnie te firmy, które są mniejsze, regionalne, będą miały duże problemy z z poradzeniem sobie z tak istotną zmianą, a to wymusi konsolidację poprzez fakt, że będą szukały schronienia czy chęci współpracy z największymi graczami na rynku. Czyli sądzimy, że ozusowanie i zmiany regulacyjne wpłyną w tym sensie pozytywnie, że wymuszą czy spowodują dalszą konsolidację tego rynku. My sądzimy, że po pierwsze efektem uzysowania będzie jednak zmiana, polegająca na tym, że mniej osób będzie pracowało w segmencie ochrony. Sądzimy, że pewnie do 10% pracowników w tym sektorze gospodarki może stracić miejsce pracy, z powodu tego, że klienci nie będą chcieli zatrudniać. I płacić za usługi ochrony z taką ilością pracowników jak obecnie. Niemniej jednak rynek i wzrost tego rynku, a także wzrost penetracji usług ochrony w dalszych latach będą, będą powodowały wzrost zatrudnienia. Ale pierwszy efekt to jest zmniejszenie się ilości pracowników w sektorze, w segmencie ochrony fizycznej. Rynek się będzie konsolidował, będzie prawdopodobnie mniej osób pracowało w tym sektorze gospodarki. To jest także związane z coraz większym wykorzystaniem techniki i system, technicznych systemów zabezpieczeń. Niemniej jednak sam rynek będzie rósł zarówno pod względem w przyszłych latach, w najbliższych pięciu latach, zarówno pod względem wolumenu roboczogodzin, jak i cen usług.